wyjść z tego meczu na dwie różne połowy. Pierwszy, jestem bardzo zadowolony, fajna defensywa, bardzo szybkie granie, no może trochę skuteczność, ale można było być zadowolony. W drugiej niestety nie jestem, no bo uważam, że to było trochę za dużo nonszalancji. Tutaj nie chodzi też o ilość punktów, to nie musi być 50, co ja tego nie oczekuję, to może być 20, ale solidne i trochę tego zabrakło i mam trochę niedosytu, bo ja wiem, że to teraz nie zaważy, ale czekają nas trudniejsze mecze, także no, trochę bóry dla zawodników za tą drugą połowę, za dużo łatwych zbiórek przeciwnika, dużo łatwych punktów, ale wygraliśmy kolejny mecz dosyć pewnie, pograliśmy szerokim składem, wszyscy zdrowi, także myślę, że się przełożymy. Zaczniemy tak. Gratulacje dla Polonii. Momentami to ja już sam nie rozumiem niczego tutaj, bo potrafimy grać takie mecze z Polonią, że bijemy się do przerwy na 2 punkty, przegrywamy 13. Tu do przerwy takie może być KO 30. Nie wiem, z czego to wynikało. Druga połowa zdecydowanie lepsza, ale to za mało. 20 kilka przegrywamy ten mecz. No fizycznością to już mi ustępowali, ale też tutaj nie wiem, czy to dzień kobiet, czy... Jeszcze raz składam wszystkiego najlepszego z dnia kobiet, wszystkim kobietom na świecie i mojej mamie. Nie będę może tego meczu komentował specjalnie, wyglądało to, dziewczyny się biły falowo, nie były konsekwentne, trochę nas chyba po głowach, nie wpadało. Zostawmy to. Chciałem podziękować wszystkim kibicom za ten rok, za to, że z nami byli zawsze, jak nawet było bardzo ciężko i było źle. Doświadczenie, jakie zebrał klub i zawodniczki, myślę, jest niespomiernie nawet z wynikiem, który osiągnęliśmy, bo można było te 4 meczów jeszcze wygrać. Udało się utrzymać, dzisiaj Śledza wygrała z Bydgoszczą. Zostajemy w lidze, wszystko do przemyślenia, do analizy.
uważam, że zespół zrobił postęp, dziewczyny zrobiły postęp, ale też zweryfikowały tutaj, ta liga zweryfikowała słabości, na czym trzeba pracować, jaki jest mental, na jakim poziomie jesteśmy, co musimy robić i gdzie dążyć, ale wszystkim godzić marzenia. Ja gratuluję moim dziewczynom, bo warunki mieliśmy tutaj bardzo trudne tutaj w tej lidze. Było nam na wszystkich pozycjach ciężko, ale dziewczyny sprostały. Myślę, że grały coraz lepiej i cieszę się, że Ekstraklasa zostaje w Pruszkowie. Ja jeszcze raz dziękuję moim dziewczynom za ten sezon, za to, że potrafiły mimo tych porażek przychodzić na salę, trenować i wytrzymać, bo to nie jest łatwo. Atmosfera jest wtedy super, jak się wygrywa, a u nas była atmosfera, mimo to, żeśmy przegrywali. Za to dziewczynom serdecznie dziękuję. Dziękuję sztabowi trenerskiemu, dziękuję Jackowi Rybczyńskiemu za wszystko. Człowiek orkiestra, dziękuję tutaj i Michałowi, i Wojtkowi za świetną pracę, jeżeli chodzi o motorykę i fizjo. Dziękuję prezesowi Grześkowi Krasiborskiemu za to, że nam stać było na wszystko, najlepiej mogliśmy. I dziękuję jeszcze raz kibicom. Do zobaczenia za rok, jeżeli chodzi o Ekstraklasę koszykówki w Pruszkowie. Thank you.